No i muszę teraz się pozbyć tej śruby tutaj, co widać na środku. Tłumik mam oddzielony, klucz naszykowany, więc lecę z tematem i zaraz do Was wracam. Zeszło troszkę dłużej, ale mam to już uwolnione, więc jak widać, troszeczkę siadło. Może nie widać. No, tutaj jest mechanizm wybierania biegów też już rozdzielony. Dobra, wyłażę. Troszkę się zmęczyłem, ale lecimy dalej. Dzisiaj będzie upał, więc wolę, póki jeszcze jest chłodno. Czas wyluzować wiązkę elektryczną. To wszystko idzie do komputera. Tutaj muszę to wyluzować. No i tyle zostało z wnętrza auta. No, nie za dużo. Ale wszystkie części się przydadzą. Nawet widać silnik. Dobra, zaraz do Was wracam. To tutaj uwolnię. To muszę tą gumę wcisnąć. I teraz tam leci sobie dalej wiązka kablowa. I później po prostu będę wtyczki przeciągał, jak silnik będzie wyciągany. Czemu to takie poszkodowane? Nie wiem, być może, że tutaj kiedyś był słup silnika robiony już. Coś tu było czarowane. Ale działało. No i później też będzie musiało działać. Dobra, to na razie. Dobrze, czas wyczepić właśnie tutaj benzynkę. Śrubokręcik i lecimy. Mam nadzieję, że pójdzie w miarę gładko. Bo jakiś czas temu wymieniałem filterek. Suchy, więc przynajmniej nic nie leci. No i dobra. Kolejny i w sumie ostatni element, który trzymał się z autem. Teraz tylko zostały 3 łapy i lecimy dalej. Teraz 14 i lecimy z tą łapą. Bo sobie wszystko popuściłem w kilka dni prędzej, żeby już to było w miarę luźne. A sprayem to traktowałem chyba z 3 miesiące, żeby w ogóle szło to podkręcać. Ale śruby nie wyglądają tak źle. Zobaczymy, jak to będzie chciało zejść. Mógłbym to też tutaj odkręcić. Tu na tych 3 łapach, co trzyma przekładnie. Ale mi zależy na tym, żeby to od razu wsadzić do tej ramy, co była spalana. Żeby było szybko. Żeby jak najkrócej silnik wisiał na łańcuchach, bo jednak jest to trochę ryzyko. Jakby nie było. Śruby nawet nie wyglądają tak źle po tylu latach. Jeszcze coś trzyma. Mam nadzieję, że ta śruba nie jest na przelot. A ona jest. Czyli jeszcze będę musiał to odkręcić. Myślałem, że nie będę musiał. No i jest. Muszę sobie to inaczej poskładać. Ale jednak w 3 punktach jest to złapane. Zaraz zobaczymy, czy silnik się nie przetrąci. Z racji, że jeden punkt podparcia właśnie zniknie. Chyba muszę do góry podciągnąć, bo zaczyna wisieć. Teraz tylko. Okay. Całkowicie wyluzowany.
teraz pozostaje ta śruba, a mianowicie ta tutaj, tu, i teoretycznie wszystko mamy luźne. Później nie będę musiał uważać, żeby nie odwołać wspomagania, bo zostawiło jeszcze podłączone, ale już, jak to się mówi, jest mechanicznie rozłączone, jedynie chodzi o to, żeby nigdzie się nie zahaczyło w trakcie wyciągania. Ma prawo, tam jednak to jest silnik, są wystające elementy i coś może przeszkadzać. Teraz muszę troszeczkę tym puszać. Okej, silniczek wisi. No i sobie zostawiłem ostatnią śrubę, a mianowicie tamta miała być ostatnia, ale się pomerdałem. Tu jest ostatnia. Tak. Dlaczego to się zostawiłem na koniec? Jest najbardziej bezpieczne, jakby coś miało spadnąć, to mi nic nie przyczaśnie. Trzeba zawsze pamiętać o tym, jak planujecie sobie pracę. Zostawcie sobie najlepiej dostępną śrubę jako ostatnią, bo najlepiej się tak robi. Zaczynajcie od najgorszej, a kończcie na najbardziej wygodnej. I teoretycznie co, lecimy do góry. Muszę jedynie patrzeć, bo są tu przewody z układu wspomagania. Wyczepię, żeby wam pokazać. Są przewody z układu wspomagania i się zaczynają blokować o tylną łapę. I będę musiał sobie to przestawić. Dobra, dam kamerę na statyw i będziecie patrzeć troszeczkę bardziej z daleka na całokształt. Ale widać, że już silnik wyszedł kawałek. Pardon, jeszcze zostało jedno podciśnienie tutaj, co idzie. No, tutaj było serwo od hamulca. Jeszcze muszę to wyczepić. I powinno być git. Chyba jednak kombinerki sobie wezmę. Kombiniery. I lecamy. Pyk. Jak to lepiej, jak się ma narzędzia. Przepraszam za słońce, ale dzisiaj. Ok. Troszeczkę inaczej poszło niż chciałem, ale uznajmy to też za mały sukces, o problem. Po prostu tutaj z zaczepów wyskoczyło niż tu. Później będę musiał te podciśnienie zabezpieczyć jakoś, z racji, że będzie kłamało. Może, że coś wymyślę na podciśnienie. Jak macie jakieś pomysły, to później dajcie mi znać, co za przyrządasy można zrobić na podciśnienie. Dobra, daję was na statyw i zaraz lecimy dalej. Dobrze, to teraz ciągniemy do góry. Tutaj muszę pamiętać o tych przewodach, które trzymają, ale muszę chyba po prostu trochę do przodu ciągnąć. Tak, muszę trochę do przodu ciągnąć. I to powinno pójść, tylko zasada taka, nie wsadzaj łapy tam, gdzie ci może je wcisnąć, bo może być ała. Teraz teoretycznie mamy całkowicie zamontowany silnik. Jeszcze sobie zobaczę. Okej. Troszeczkę podciągnę sobie przewód z wiązki, żeby był dłuższy. Jeszcze raz sobie sprawdzę, czy czasem coś gdzieś nie zapomniałem. Nie jest git, tylko do góry. Tylko, że mi się łańcuch zaplątał.
wam, jak to wygląda z innej perspektywy. Jest to w miarę ok, jest git, tu wyszło, wspomaganie zostało sobie tam. Jest trochę mokre, bo padał deszcz ostatnio. Jedynie muszę wejść teraz do środka i te wtyczki delikatnie przepuścić. No i faktycznie mamy to wolne. Nic mi nie trzyma, czyli się udało. Idę do środka, wtyczki przełożyć i wracam do was, jak to zrobię. No i dobrze, mam wyciągniętą wiązkę. Jedynie mi troszeczkę płyn chłodniczy nakapał, będę musiał to później wydmuchać. Ciągniemy silnik do góry. Wyliczyłem, że powinno mi starczyć miejsca, więc lecę do góry. Was daję na statyw. Mam nadzieję, że będzie widać. I lecimy dalej. Dobra, poszło to w miarę gładko. Jestem nad przodem. Troszeczkę płyn chłodniczy jeszcze mi ucieka. I teraz tak, kolejnym etapem jest... Muszę powyciągać wszystkie cegły, co są pod kołami. Bo jak to... Z przodu nawet tarcze są zdemontowane. Ręczny jest ściągnięty, bo zostawić dłużej taki samochód na ręcznym to jest naprawdę... Ała, to miałem zabezpieczenie. Tu z przodu też mam jeszcze takie zabezpieczenie, jakby miało się coś zarwać, a byłem pod spodem. Dobra. To co, pcham? Pcham do przodu. Tylko, że chyba sobie kamerę położę i będę dwoma rękoma pchał, bo to idzie trochę gorzej niż myślałem. Okej. Żeby nie było, jak zawsze na żywo. Jest samochodzik i jest silnik. Tak. Mam nadzieję, że będzie widać. Teraz przychodzi wózek.
No i przepraszam, nie było wszystko do końca widać, ale się udało, bo się śpieszyłem, bo jednak to jest tylko drabina i dała dzielnie radę. Klocek stoi mniej więcej ułożony, silnik stoi mniej więcej ułożony jak ma być. Teraz muszę tylko powymierzać, żeby przewody do chłodnicy mniej więcej pasowały do chłodnicy znowu. To jest taki wyznacznik, a cała reszta będzie, jak to się mówi, dopasowywana na bieżąco. A pół osiem i tak wyszły, po prostu na krzyżakach. Dla mnie nie ma większego problemu, ale jest fajnie. Teraz będzie długo, długo nic, zanim to uda mi się uzbroić. Jak będziecie chcieli, to będę robił filmy, jak to krok po kroku robię. Jak nie będzie zbytnio zainteresowania, to po prostu nie będę tego robił. No bo po co? Dobra. Można uznać, że ten etap na dziś jest zakończony. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Lajki, subskrypcje, polubienia, komentarze mile widziane. Pozdrawiam Was wszystkich. Do zobaczenia. Cześć.